Minęło ponad 20 lat i w tym dwudziestoleciu to największy sukces polskiej piłki nożnej. Dziennikarze do ciebie nie dzwonili, bo komórek nie mieliśmy. W internecie nie mogłeś na swój temat czytać nic, że jesteś dobry i wygrywasz. I siedzieliśmy tam w ciszy. Zielan to jest w półfinale olimpiady. Czwartą drużyną Igrzysk. No, czwartą drużyną Igrzysk, bo oni przegrali z Ganą 1-0 o brązowy medal. Trzeba było gdzieś po takim meczu wrócić do miejsca zakwaterowania, a później w dresach normalnie reprezentacyjnych poszukaliśmy sobie jakieś, czy to hiszpańskiego baru, takiego tapas czy coś, no i tam żeśmy uzupełniali płyny. Mi się wydawało, że ja gram, że ja to jestem aktorem, że coś takiego. Zresztą ja potem tak nawet te dzieci uczyłem, nie? Bo one przychodzą, taki spokojny bramkarz do mnie i mówi: no ale ja nie jestem spokojny, ja nie potrafię tak krzyczeć, nie potrafię przeklinać, ja nie potrafię ten. Ja mówię: musisz, bo ja też tak robiłem. To wyobraź sobie, że jesteś aktorem, że ty to tylko na chwilę robisz. A to tak naprawdę nie było. To naprawdę potem to się przynosi na życie codzienne. Z perspektywy, jak patrzymy, to był ostatni nasz sukces piłkarski. I długo takiego nie będzie. Na razie długo nie ma. No. Nie było i nie będzie. No, myślę, że nic się miejmy nie... nadzieję, że coś się ruszy. No.